Mamy plan wygrać najpierw z Koreą. Gramy mecz o 18 i to najlepiej było wygrać w jak najlepszym stylu, jak największą ilością bramek, a potem zobaczymy, jaka będzie opcja w ostatnim meczu pomiędzy drużynami z Bałkanów. Ktoś tam mówi, że najlepiej było, jakby Serbowie wygrali jedną bramką i nie więcej niż 24 bramki, ale nie zastanawiałem się nad tym i szczerze nie wiem, jak ta tabela wygląda teraz. Musimy usiąść tutaj całą drużyną, z trenerem, z całym sztabem szkoleniowym i spokojnie to przeanalizować. Ale tak porównując potencjał, jakbyś mógł powiedzieć, kto powinien wygrać? Bo graliście z jednymi, graliście z drugimi i jak ci się wydaje, kto ma mocniejszą drużynę? Teoretycznie można powiedzieć tak, że Słowenia ograła Polskę, a mieliśmy takie odczucie, że była drużyną słabszą niż my. My wczoraj ograliśmy Serbia, a przez 55 minut praktycznie Serbowie nadawali tempo gry, także no ciężko powiedzieć tak naprawdę. To jest sport i każdy mecz jest inny i wynik uważam, że będzie otwarty do końca. Coś wiesz o Koreańczykach? Somali jedzą inne posiłki podczas obiadów czy kolacji niż pozostałe drużyny. A sportowo zaskoczyła cię ich porażka z Arabią Saudyjską? Na pewno. Widać było z naszej strony zaskoczenie, jak zobaczyliśmy radość zawodników z Arabii, którzy skakali do siebie, sobie na szyję. Widzieliśmy naprawdę od początku, co się stało, ale chyba ktoś nam z boku szepnął, że to było pierwsze historyczne zwycięstwo Arabii w Mistrzostwach Świata. Także no, myślałem, że ta Korea musi namieszać w tej grupie, a po pięciu meczach, czy tam po czterech, przepraszam, meczach jest pewna, że z grupy nie wyjdzie.